Do niedawna, Paweł, wydawało mi się, że mamy jeden wspólny temat, jedną wspólną znajomą, Edytę Bartosiewicz. Od dziś wiem, że moglibyśmy pogadać sporo o piłce nożnej ze wskazaniem na Barcelonę, a także, że mamy wspólnego fryzjera. Zgadza się. Słuchaj, czy piszący własne piosenki śpiewający człowiek, czyli z angielska mówiąc singer-songwriter, to jest w świecie muzycznym zupełnie dla ciebie osobne zwierzę jako gatunek? Wydaje mi się, że jest jakaś mądrość w tym stwierdzeniu. Zupełnie inaczej pracuje się w grupie, a zupełnie inaczej gra się piosenki samemu z gitarą na scenie i to rzeczywiście można by nazwać jakimś odrębnym bytem scenicznym. I pewnie w większości przypadków, a domyślam się na pewno w swoim przypadku, to jest świadomy wybór. To nie jest, nie wiem, brak dobrych tekstów, niechęć do współpracy, tylko to jest próba opowiadania własnych historii, a nie cudzych. To mnie właściwie zawsze najbardziej interesowało, znaczy opowiadanie właśnie jakichś historii, ale pisanie tekstów też nie wzięło się z jakiegoś planu, tylko z potrzeby w danej sytuacji, to znaczy ja kiedyś też, pewnie jak większość muzyków, zakładałem zespoły dawno temu. No i wreszcie przyszła taka konieczność napisania własnych piosenek, do napisania własnych tekstów. Okazało się, że lubię to robić po prostu. Bardzo pasjonuje mnie słowo i tworzenie własnych piosenek. Tak to się stało w moim przypadku. I zawsze było w pierwszej osobie? Nawet jak piszę w pierwszej osobie, to czasem jest to po prostu historia kogoś, kogo spotkałem. Wydaje mi się, że to mogłaby być jego historia. Bo ja tak postrzegam większość twoich tekstów. Dla mnie, przepraszam za nadęte psychologiczne słowa, możemy się do tego uśmiechnąć, ale dla mnie mimo wszystko znakomita obserwacja taka socjologiczna w Lepiej Wcale. To jest historia, która być może była twoją osobistą i tutaj nie naciskam, ale przeniesiona w taki bardzo uniwersalny wymiar dla każdego. W moim przekonaniu piosenka powinna zabierać słuchacza w świat autora, ale umożliwić mu jednocześnie znalezienie własnych interpretacji, własnych przeżyć poprzez właśnie osobiste filtry. Powinna jakby mówić o pewnych uniwersalnych rzeczach. I zatrzymajmy czas. Hipnotycznie kręćmy się wokół orbit naszych gwiazd. Zmieńmy się w astralny pył. A na czym polega przesąd? Bo to jest przesąd i ty jesteś dowodem tego, że to tylko przesąd. Że szczególnie w takim folkowo-elektronicznym gatunku ludzie mają ciągoty do śpiewania po angielsku. Że po polsku się nie da. To jest bardzo ważny dla mnie temat i troszeczkę wbiłeś kij w mrowisko. Moim zdaniem język polski jest bardzo fajnym językiem, ma ciekawą poetykę. Poza tym ktoś kiedyś powiedział, że język to obraz świata i sposób myślenia. Więc troszeczkę inaczej pisze się po angielsku i myśli się po angielsku, a trochę inaczej po polsku. Moim zdaniem jest dużo do zrobienia jeszcze w języku polskim i to jest jakieś wyzwanie, to jest fajne. Zamknijmy to stwierdzeniem, że to jest subtelność i głębokość opisu w tekście versus ładne brzmienie i tylko tyle, prawda? Bardzo często. Kosmonautą jestem ja, a wszechświatem. Kościół.